Po co wróciłeś? Kochasz go? Jestem go pewna. Byłem. Wyciągnął mnie z choroby. Myślałem, że lekarze. Byłam chora nie tylko na płuca. Umierałam także na pamięć. Byłeś tam sam? Nie. Pralka, lodówka, air condition i twoje zdjęcie. A kobiety? Miałem. Po to, żeby siebie dręczyć, że nie są tobą. Że nie rozumieją, co to znaczy iść kanałami przez 12 godzin. Że nie potrafią płakać przy piosence, a na tygrysy mamy wisy. Nie ich wina. Tak, i nie moja. Że nie umiałem oddychać tamtym powietrzem. Wiesz, my, Polacy, nie nadajemy się na turystów. Za bardzo jesteśmy stąd. To była barykada. Po raz ostatni widziałam tu Igę. Powiedziała mi, że żyjesz i że się trzymacie. Gdzie ty teraz mieszkasz? W redakcyjnej służbówce. W nocy ciągle słyszę wrzaski gruzinek, z szybu windy cuchnie uryna i śmiecie. A ja nareszcie oddycham normalnie. Polski air condition. Jak to przetłumaczyć na angielski? Mnie nie musisz tego tłumaczyć. Wysyłałeś paczki do ciotki. Byłam u niej na Wielkanoc. Nic ci o mnie nie mówiła? Skąd mogłam wiedzieć, że tylko obłąkani mogą znać prawdę? Dalej można przejść tylko kanałami. Ale dokąd?